Dobry wieczór Państwu. Jeśli chodzi, mówię o grę mojego zespołu, to myślę, że dzisiaj zagraliśmy na dobrym poziomie. Tego się od zespołu, może nie to, że spodziewałem, ale no, chciałem, żebyśmy dzisiaj przystąpili do tego spotkania jako faworyci, bo uważam, że byliśmy i myślę, że na tyle, co dzisiaj mogliśmy, to zarządzaliśmy tak, na ile oczywiście też nam przeciwnik pozwalał. Ale mówię, ja jestem zadowolony, bo to są trudne spotkania, zwłaszcza jak mówię, Puchar Polski to rządzi się swoimi prawami. Co prawda straciliśmy dwie bramki po stałych fragmentach gry. To na pewno gdzieś tam dla nas nie było łatwe, zwłaszcza ta bramka na 3-2, kiedy jeszcze zostaje 10 minut, jedna zmiana, bo wiem, że dzisiaj nieszczęśliwie Nikodem Zawistowski zerwał Achillesa i jesteśmy z nim i ta końcówka, wiem, że zespół gdzieś bardzo mocno krzyknął, że gramy dla zawiasa i tak samo z ławki to poszło i naprawdę bardzo zależało wszystkim na to, żebyśmy przeszli do następnej rundy. Tak się stało, natomiast mówię, no, w piłce, w sporcie kontuzje są i będą. Natomiast mówię, no, strzeliliśmy bramki, powinniśmy zakończyć jedną sytuację na 4-1 i myślę, że to by było spokojniejsze. Co do tutaj oczywiście przeciwnika, zdawaliśmy sobie sprawę no, z tych wszystkich analiz naszych, że to nie będzie łatwe spotkanie, one nie było. I tak naprawdę spodziewaliśmy się tego, co dzisiaj nam pokazali. Ale mówię, no, to doświadczenie uważam dzisiejsze nasze było po naszej stronie, dlatego to spotkanie wygraliśmy. Trudne spotkanie, ale mówię, ja jestem ogólnie zadowolony z gry mojego zespołu. Także gratuluję swoim chłopakom przejścia do następnej rundy, bo taki był cel i ten cel osiągnęliśmy. I panie trenerze, prosimy o ocenę. Ja ze swojej strony gratuluję zwycięstwa i awansu do kolejnej rundy. My natomiast kończymy piękną przygodę z Pucharem Polski na 1-16 i na pewno kończymy ją z podniesionym czołem, bo uważam, że na tle drużyny pierwszoligowej mieliśmy swoje momenty dzisiaj, gdzie prezentowaliśmy się naprawdę solidnie. Oczywiście każdy z nas chciał wygrać to spotkanie, każdy z nas chciał awansować do kolejnej rundy. Ale trzeba przyznać, drużyna gości dzisiaj miała więcej argumentów, więcej jakości piłkarskiej. My natomiast szukaliśmy swoich szans i momentów podczas gry. Jednymi z nich były też stałe fragmenty gry, gdzie wykorzystaliśmy i zdobyliśmy dwie bramki. Mieliśmy też, zwłaszcza w drugiej połowie, po szybkim wyjściu, przejściu z obrony do ataku, swoje sytuacje, gdzie mogliśmy zdobyć bramkę. Natomiast całościowo trzeba przyznać, że to zwycięstwo Polonii Warszawa jest zasłużone. Ja ze swojej strony chciałbym na pewno pogratulować chłopakom dużej ambicji, woli walki, determinacji do tego, że dążyli, żeby odwrócić losy spotkania na tyle, ile mogliśmy. Chcieliśmy wykorzystać swoje momenty w grze. Widać na pewno duży progres w drużynie i na tle pierwszoligowej drużyny zaprezentowaliśmy się, uważam, solidnie. No, niedzielny mecz w Tomaszowie po tej serii no, niepowodzeń ligowych. Czy drużyna no, nie będzie zbyt nerwowo podchodziła do tych kolejnych spotkań? No, myślę, że nawet dzisiejszy mecz to była taka odpowiedź, gdzie byliśmy po meczu z liderem z Unią Skierniewice. Mieliśmy mało czasu też na to, żeby odpowiednio się zregenerować do tego spotkania. Natomiast graliśmy dzisiaj z drużyną pierwszoligową i momentami potrafiliśmy być równorzędnym przeciwnikiem. Uważam, że zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Będziemy na pewno w dalszym ciągu pracowali w tym samym kierunku. Mamy teraz kilka dni do spotkania niedzielnego. Na pewno ten początek wykorzystamy na odpowiednią regenerację, odpoczynek. W zasadzie w sobotę już wyjeżdżamy na mecz do Lechii Tomaszów Mazowieckich, skonsolidowani w jednym celu, żeby wygrać spotkanie. To tak, no wracając do meczu, nawiązując, to oczywiście gratulacje dla zespołu. To co powiedział, myślę, że jeden i drugi trener, to odzwierciedla tak naprawdę losy tego, co działo się na boisku. Wiadomo, że przed meczem gdzieś tam nasze oczekiwania i marzenia były
ku temu, żeby jednak przejść do kolejnej rundy, ale to, co powiedział trener, jakość jednak piłkarska, no i dwie ligi różnicy, to jest jednak duża przepaść. Natomiast ja chciałbym podkreślić to, że w pierwszym składzie w tym meczu wyszło 7 zawodników, którzy wygrali Puchar Wojewódzki i wywalczyli awans z czwartej ligi, także to są zawodnicy tak naprawdę czwartoligowi. Tym bardziej jakby chwała im za to, że tak się postawili przeciwnikowi. Natomiast uważam, że przy odrobinie gdzieś tam troszkę większego może doświadczenia boiskowego, sytuacja przy 2-1, zanim padła bramka na 3-1, mieliśmy taką groźną sytuację z prawej strony, gdzie tam tylko troszeczkę precyzji przy dograniu mogło być 2-2 i kto wie, jakby się potoczyło te losy, ale nie ma to znaczenia już w tej chwili. Zasłużenie uważam, że Polonia awansowała do kolejnej rundy. Natomiast no, nam niestety gdzieś tam ostatnio troszkę brakuje szczęścia, może jak tego szczęścia było na początku sezonu troszkę więcej, to teraz trochę brakuje. Niemniej jednak uważam, że Wigry Suwałki zaprezentowały się w tej edycji Pucharu Polski naprawdę solidnie, przeszły jeden zespół z wyższej ligi, na drugim się zatrzymały. Także będziemy walczyć w Pucharze Wojewódzkim, żeby w kolejnym sezonie znowu grać na tym szczeblu centralnym w Pucharze Polski. No i tutaj ja chciałbym jeszcze podkreślić gdzieś tam, że na obiekcie pojawiły się nowe materiały promocyjne, nasze miasto. Na starej trybunie powstał taki duży billboard o powierzchni około 200 m2. I też za bramką jedną i chciałbym podkreślić tutaj nieocenione wsparcie miasta Suwałki w rozwój naszego klubu, bo bez tego na pewno ciężko byłoby nam funkcjonować tak, jak funkcjonujemy, a nie ma co ukrywać, że gdzieś tam chcemy krok po kroku rozwijać się jeszcze bardziej. Dziękuję.